Witam w kolejnym filmie, tym razem takim trochę z nagrywania kolekcji perfumowej. Jestem po drugiej części i już te flakony z dwóch części jakoś sobie z jakimś swoim zamysłem polokowałam. I tak, na przykład tutaj ta półka już jest uporządkowana oraz ta. Nie wiem, na ile to będzie widać, że ona jest naprawdę uporządkowana. Może tam trochę słabe światło, ale chyba widać. Natomiast zaraz idę na dół. Proszę się nie przestraszyć, będzie totalny bajzel. Największy bajzel chyba, jaki miałam w przerwie perfumowej. Po prostu. O, może się trochę oddalać, lepiej widać. No. Bajzel totalny, w tych dolnych półkach również. A tutaj dla porównania ładnie. I teraz tak. Na tej półce są zapachy, między innymi właśnie z tych dwóch części. To jest tutaj. Jakby to pokazać, muszę jakoś, o może tak. Tutaj ta spora część, widzicie trzecia po prawej. Natomiast ta jedna trzecia po lewej, to tak w ten sposób, tak w tamtą stronę aż do końca, poukładałam flakony, które jeszcze nie były pokazywane, ale po prostu których nie byłam w stanie przetransportować na tą nieuporządkowaną półkę. Już nie miało miejsca, nie było miejsca generalnie, to jest taki koszyczek, gdzie dałam dużo. Pozbierałam odlewki, próbki i tak dalej, więc tak to wygląda. Ale w tych dwóch trzecich również dokonałam jakiegoś zamysłu i po prawej stronie, tam na przykład mnóstwo ludków, te koreczki takie, co widać najbardziej na prawo, są jesienne zapachy, a już w środku, tutaj na przykład Amour Braque i tak dalej, to już są takie bardziej nie jesienno-zimowe, co nie znaczy, że nie można ich używać. Natomiast u góry są ogólnie mnóstwo różnych karczników, które postanowiłam jeszcze mimo wszystko zostawić. Nadal dokonałam jakiegoś przeglądu, plus zapachy, które są do sprzedania. I teraz część prawa to są zapachy, które już były pokazane w kolekcji, część lewa jeszcze nie. Muszę jakoś to ogarnąć, nie zapomnieć. Jestem po dwóch częściach, czyli jest około powiedzmy 75, 80, no może nie 80, max 80 zapachów. Czyli no jestem mniej więcej w 1/3. Powiem tak, jest to męczące. Generalnie kolejne części to po prostu trzeba będzie tą 1/3 lewą i ten bajzel przetransportować, nagrać i jakoś sensownie poukładać. Generalnie na razie tej półki tutaj, tej bajzel, w ogóle nawet się nie tykam, chyba że to takie zapachy tutaj z przodu, typu Honoré de Presse czy coś w tym stylu, tutaj z przodu. Bo generalnie boję się, że cokolwiek tam ruszę, to po prostu wszystko runie. Tu jest po prostu no, takie ryzyko, że się potłucze. O, na przykład generalnie w mojej szafie Derek nie trzyma zapachów. Derek nie ma takich ilości perfum, więc tutaj u niego nie ma ryzyka, że coś się popsuje. Ja się trochę boję trzymać w mojej szafie z tego względu, że po prostu będzie otwierał, ruszał, że coś stłucze. Ja jestem wiecznie coś tłucząca, więc po prostu jestem trochę przewrażliwiona. Natomiast tutaj dałam dwa zapachy Darka, umieściłam. Tak, zobaczymy. Bo generalnie w jego miejscu, gdzie on ma perfumy, to nie masz tak dużo miejsca, więc on ma takie typowo podręczne, typu na przykład aktualnie Encre Noir, męski, ten piękny, zielono-drewny vetiver. Tak. O, tutaj na przykład namierzyłam La Prairie 2, Gold i Sheer i tam jeszcze, nie wiem czy widać, podobny korek jest dograny, bo tamten jest dograny, ten nie. Na przykład generalnie, jak już odnajduję, to staram się pokazywać po prostu razem takie rodzinki, typu na przykład jak mam dwa rodzinki albo zapachy tego samego, flakon tego samego zapachu. No nic, nagrałam dużo filmów aparatem w ogóle, dwie części kolekcji, plus chyba kilka filmów takich dookoła i generalnie raz, że wykorzystałam, że podładowałam ten aparat, dwa, wykorzystałam, że tak będę je zgrywać na komputer, a i też telefon już był rozładowany. Natomiast generalnie nie wiem, kiedy jestem w stanie to w ogóle jakoś się tym zająć, bo no to już jest duże przedsięwzięcie, to muszę zgrać, wstawić. To nie jest już tak proste jak telefon. No ale zobaczymy. Może kiedyś się to pojawi w końcu. Postaram się jednak jakoś to tak zrobić, że zamieścić to, kiedy już będę w stanie faktycznie jakoś w miarę po kolei wszystkie stawić. Nie na zasadzie, że wstawię dwie części, a kolejne będą, nie wiem, za pół roku, bo to się mija z celem. Także dziękuję za uwagę, zapraszam serdecznie i będzie też filmik tak a propos górnej półki z wyprzedażą perfum aktualną. Do usłyszenia.